Szanowni Państwo, zwracam się do moich panelistów. Mamy poglądy naszych uczestników konferencji. Ja chciałbym Państwa prosić o bardzo zwięzłą ocenę tych rozwiązań w zakresie ustrojowym. I gdyby każdy z Państwa zechciał wskazać najważniejszy punkt i kierunek i uzasadnić. Bardzo proszę Panią Profesor. Działa, dziękuję. Proszę Państwa, ja nie brałam udziału w tworzeniu ustawy 2.0 w sensie opracowywania jednego, który był podstawą tej ustawy, natomiast obserwuję bardzo uważnie, co się dzieje i mam też okazję obserwować to z poziomu europejskiego, ponieważ jak Państwo wiecie, może nie wszyscy to wiedzą, więc powiem, projekty były też oceniane przez niezależnych ekspertów z Komisji Europejskiej w ramach Multi-Learning Exercise, który Komisja Europejska proponuje krajom członkowskim i nasz kraj z tego skorzystał. W jakim kierunku idą te zmiany? Oczywiście, no, tak jak pokazała nasza ankieta, ile osób, tyle zdań i nie ma głównego, właściwie głównej odpowiedzi, która wskazywałaby, że wszyscy myślą tak samo, ale może jest to dobre rozwiązanie. Moim zdaniem niewątpliwie większa autonomia, jeśli chodzi i władza, jeśli chodzi o rektora, jest dobrym rozwiązaniem, bo to on jednak ponosi pełną odpowiedzialność już w obecnym ustroju za to, w jakim kierunku uczelnia idzie. Więc niewątpliwie rozwiązanie, które polegałoby na tym, że miałoby większe możliwości oddziaływania na uczelnię, jest moim zdaniem dobre. Natomiast szczegółowe rozwiązania, które za tym idą, nie do końca mnie przekonują, to znaczy mam na myśli tutaj jednak pewne ograniczenia, które miałby rektor w postaci różnych zewnętrznych ciał wpływających po pierwsze na jego wybór. Także wydaje mi się, że sposób wyboru rektora nie do końca gwarantuje tę autonomię, bo środowisko ma w projekcie moim zdaniem ma zbyt mały wpływ na osobę wybraną i na kandydata. W związku z tym, o ile zgadzam się ze zwiększeniem, jakby podoba mi się pomysł zwiększenia władzy rektorskiej, no i co za tym idzie odpowiedzialności, to mniej podoba mi się sposób wyłaniania rektora. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Panią Profesor Hejduk. Działa? O, działa. Proszę Państwa, ja miałam przyjemność pracować z zespołem Instytutu Allerhanda i byłam ogromną optymistką, jeżeli chodzi o przygotowanie tego projektu ustawy. Cieszyłam się, że nareszcie, a całe życie pracuję w nauce, że nareszcie zmiany idą w dobrym kierunku, że nareszcie chcemy systemowo zmieniać ustrój uczelni, systemowo zmieniać w ogóle całą konstytucję uczelni, bo tak to zostało potem w ustawie nazwane. Natomiast po spotkaniach i to w wielu spotkaniach, które mieliśmy ze środowiskami, zaobserwowałam smutną dla mnie sytuację, w której właściwie nikt nie jest chętny do takich diametralnych zmian, nikt nie akceptuje takich zmian, a zwłaszcza ci, których my określaliśmy jako beneficjentów zmian. Tymi beneficjentami miało być młode pokolenie, młoda generacja naukowców, bo to dla nich jest ta ustawa skierowana, do nich jest skierowana i to oni powinni właśnie najmocniej wypowiadać się za najbardziej głębokimi przemianami. Natomiast w trakcie dyskusji zaobserwowaliśmy, że to właśnie starsi się wypowiadają i to właśnie starsza generacja profesorów, uczonych, działaczy, ludzi pracujących na rzecz nauki wypowiada się przeciwko tym najbardziej znaczącym kierunkom zmian. Moim zdaniem, no niestety w ustawie nie znalazło się wiele naszych propozycji, które no, były podpatrzone przez nas w wielu środowiskach naukowych różnych krajów i to tych krajów, które przodują, jeżeli chodzi o rozwój czy pozycję nauki na świecie. No niestety, tak jak mówię, te rozwiązania nie zostały przyjęte, a szkoda. Zobaczymy jeszcze, w jakim kierunku ustawa pójdzie i jak ona w rzeczywistości będzie respektowana, jakie będą jej konsekwencje. Na dzisiaj ja jestem pesymistką i smutną mi z tego powodu. Pan profesor Lejat, samo pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie do panelu.
Ja jestem optymistą, być może nawet hura optymistą, pewnie dlatego, że w jakiś sposób współuczestniczyłem w tworzeniu ustawy, będąc w gronie doradców czy Rady Narodowego Kongresu Nauki. Uważam, że zmiany idą w dobrym kierunku, że widziałem, jak wyglądało ucieranie poglądów dotyczące tego, jakie mają być obowiązki czy prerogatywy Rady i Senatu, i uważam, że osiągnięto kompromis. Obecny ustrój, w którym mamy ewidentną nadkolegialność rad wydziałów Senatu, są nie do utrzymania, bo to nie służy sprawności funkcjonowania organizacji. A wybór rektora, rada ma być takim organem, który ma poszukiwać kandydatów, tak? Searching committee. No i dobrze, przecież ci kandydaci, nie jest powiedziane, że nie mogą być z uczelni, nie może to być profesor uczelni, ale może być to równie dobrze osoba z zewnątrz, z innego kraju, z biznesu i tak dalej. Ja uważam, że zmiany idą w dobrym kierunku, tak samo podobnie jak autonomia daleko idąca, dlatego że najwyższy czas, żeby uczelnie dać większą autonomię uczelniom, a co z tego wyniknie, to praktyka pokaże, ludzie o tym decydują. Czy ja mogę na gorąco prosić o skomentowanie Państwa? Jak sobie Państwo wyobrażają skład takiej rady? Zanim przejdziemy do dalszych pytań do Państwa, proszę moich panelistów, ale to już bardzo krótko musimy być. Rozumiem, że wygrał tutaj start-up i renomowany naukowiec, jeśli dobrze odczytuję. Zagraniczny, tak? Zagraniczny, czy dobrze odczytuję to? Ja obawiałabym się, że udziału, zbyt dużego udziału startupów i zbyt dużego udziału naukowców zagranicznych. Wydaje mi się, że skład rady w moim odczuciu powinien być jednak oparty na biznesie, ale niekoniecznie wyłącznie na małych firmach, bo startup to jest firma początkująca, raczkująca. To musi być prawdopodobnie ktoś, kto jednak zna trochę specyfikę uczelni, czyli wyobrażałabym sobie, że dobrze byłoby, żeby w jakimś stopniu powiązany był ze światem naukowym, jakimiś projektami, które wcześniej robił z tym światem naukowym, czy z innymi kontaktami, wcześniej pracując w nauce na przykład. Także jakieś doświadczenie z nauką moim zdaniem byłoby pożądane i niewątpliwie pewien wpływ czy udział biznesu byłby pożądany. Natomiast pytanie jest o to, jakie kompetencje powinna mieć rada i tutaj przy kompetencjach, jakie ta rada ma przewidziane w ustawie, to jednak wymaga. Ale do tego za chwilę przejdziemy. Na razie. Więc bardzo profil zależy od okay. kompetencji Pani rady, moim Hejdy, zdaniem. Bardzo proszę. Bardzo krótko. Tak, no ja jestem tutaj mile rozczarowana z kolei, czyli optymistycznie patrzę na to, że jednak, bo przyznam się, że najbardziej kontrowersyjne w dyskusjach jest właśnie w dyskusjach nad projektem ustawy jest właśnie powołanie tej rady. Wszyscy boją się, że to będzie jakby nadzór polityczny nad uczelniami i tak dalej, więc w tym momencie taka odpowiedź oznacza, że jednak Państwo się tego nie boicie, natomiast wskazujecie na tych, którzy rzeczywiście mogą mieć realny wpływ na strategię uczelni, na to, w jaki sposób uczelnia będzie działała, jak będzie postrzegana. A więc ja bym się nawet nie bała tego udziału tych profesorów zagranicznych, dlatego że to oni mogą nam też wskazywać, jakie są pożądane kierunki na przykład badań naukowych i tym podobne. Także ja tutaj te odpowiedzi oceniam bardzo pozytywnie i jestem mile zaskoczona. Pan profesor Leja, to samo pytanie, jeśli można. Ja mam podobne zdanie jak pani profesor. Wiedząc, że rada ma liczyć 5 do 9 członków, to 5 najwyższych słówków. Nie mam żadnych wątpliwości, że to jeden to będzie student, więc jakby tak naprawdę no to, 6 no tak, lub 8 to powiedzmy, będzie. Że będzie 7, tak? Będzie jeszcze student i jeszcze ktoś. Tak, także moim zdaniem ten skład jest, no nie chcę być właściwy, bo to się okaże w praktyce. Natomiast no cieszy mnie to, nie ukrywam, że pod punktem A są tylko 3, wolałbym, żeby tam było 0 oczywiście, ale no są 3, to dobrze, lepiej 3, a nie 18, tak? No i tak jak ja to odbierałem, pani profesor, to znaczy, że nasz autorem nie obawia się tego zbytnio i to jest dobry sygnał. Zresztą rada będzie powoływana przez Senat, ja nie rozumiem problemu w ogóle. Akademicki Senat. Z tym się wyłącznie. Oczywiście wiąże dla jednych szansa, dla drugich ryzyko, na ile rada będzie mikrosenatem czy minisenatem, a na ile będzie czymś innym.